Nie ma problemu, teraz wezmę te 40, przecież w perspektywie najbliższego miesiąca, dwóch to zarobię, nie będzie problemu. Oczywiście tak optymistycznie nie było. Można być głupim w przeszłości, ale wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które zrobią z tego jakąś wartość na przyszłość, tak? No i tam RRSO niejednokrotnie wynosi kilkaset, a nawet widziałem kilka tysięcy procent, no to nawet gangsterzy tyle nie biorą, nie? Właśnie przejmowaniem nieruchomości, jakichś tych właśnie słynnych takich właśnie bagażnikach i tym podobnych. Nawet ta osoba, od której te środki pożyczałem, to mi opowiadała, jak jakiegoś człowieka, czy to była prawda, czy nie, nie wiem, a przywiozła z zagranicy, tak, bo gdzieś... Czyli dla mnie z przeszłości, który miał na poziomie 200-300 tysięcy i więcej, a to takie rozwiązanie restrukturyzacyjne byłoby idealne. Bo właśnie to o to chodzi, żeby ta osoba mogła wrócić na rynek pracy, a nie funkcjonować, a zazwyczaj tak to się dzieje w szarej strefie, tak? Takich ludzi jest ogrom, tego na to nawet nie ma pewnie statystyk, ale się nie dziwię, że jak ktoś ma właśnie swoje mieszkanie czy dom, na które pracował całe życie, to chciałby zrobić wszystko, żeby to w jakimś stopniu zatrzymać. Tutaj czasem mąż nie chce, często jednak żona, no ale to ty mnie nie kochasz, albo chcesz mnie zostawić, albo co, tak, więc to... Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Bijański, twórca kancelarii Twój Prawnik 24, ale która jest bardzo ciekawa, bo ma nie tylko online punkty, ale też stacjonarne w całej Polsce. Przedsiębiorca, ale osoba, która, to jest bardzo ciekawe, miała 1,5 miliona długu i udało się z tych długów wyjść i właśnie na podstawie tego doświadczenia założyła firmę, która pomaga teraz innym ludziom, którzy mają takie problemy, wychodzić. Więc bardzo miło, że udało się nam spotkać. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Piotrze, chciałem Cię zapytać takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy pamiętasz, czy w dzieciństwie było coś, co wyróżniało Cię od rówieśników? Nie wiem, czy to była rzecz, która mnie jakoś radykalnie wyróżniała, ale na pewno jak byłem mały, to już zaczynałem grać w szachy, często z rodzicami, później z babcią. I co więcej, to są takie, bym powiedział, chyba moje fundamenty przedsiębiorczości, gdzie, może nie powinienem tego głośno mówić, ale później zaczęliśmy najpierw grać na lizaki, cukierki, a później już na jakieś tam małe pieniądze, tak? I to właśnie w szachy, w karty i tym podobne rzeczy. Także to jest taka rzecz, którą pamiętam właśnie z dzieciństwa, że od razu mnie korciło, żeby coś tworzyć, coś robić i najlepiej to monetyzować. Przejdźmy już do tej historii, gdzie zacząłeś popadać w długi. I jak to się stało, że jestem ciekaw w ogóle, jak można mieć 1,5 miliona długu, bo dla mnie no to jest i dla wielu to jest coś niemożliwego, więc możesz się zadłużyć, nie wiem, na samochód, możesz wziąć kredyt na, nie wiem, na małą jakąś rzecz, ale 1,5 miliona mega pieniądze. Jak to się w ogóle u Ciebie stało? No tutaj trzeba być trochę lekkomyślnym, tak? I ja to nazywam, że zbyt pozytywnie myślącym. Pewnie to nie jest reguła. Ja mówię o sobie, bo z jednej strony mam swoją perspektywę takiej historii momentami niezaciekawej. Dzisiaj mam już perspektywę tysięcy też osób, klientów, przedsiębiorców, którzy korzystają z naszej pomocy. Także tam często te historie są całkowicie różne i tutaj nie ma jakby jednej, bym powiedział, drogi do zadłużania się, do problemów, bo pewne rzeczy po prostu pojawiają się niespodziewanie. Tak? Jakbyśmy byli w stanie wszystko przewidzieć, to prawdopodobnie nie wpadalibyśmy w żadne tarapaty. U mnie to było tak, że zaczęło się dość niewinnie, tak? Czyli zaczęło się od tego, że w związku z tym, że ja od zawsze ten gdzieś taki wewnętrzny duch przedsiębiorczości we mnie tkwił, to później trafiłem na szeroko pojęty rozwój osobisty, Robert Kiyosaki, film Sekret i ogólnie ogrom jakby materiałów, które z jednej strony były bardzo wartościowe, a z drugiej strony powiedziałbym, że zazwyczaj bardzo wybiórczo traktowały temat biznesu, ryzyka i takiego racjonalnego podejścia. No i tak wchodząc w to życie, no zakładałem, że tam nic złego się wydarzyć nie może, więc na początku szło to całkiem dobrze. Zacząłem być na własnej działalności przedstawicielem Orange, tam w stosunkowo krótkim czasie. A byłem momentami bardzo wysoko, wygrałem nawet wyjazd gdzieś na Cyklady greckie, popływałem sobie przez tydzień, no i to stwierdziłem, że rzeczywiście to wszystko działa, tak?
Aczkolwiek później trafiłem na inne firmy, z którymi współpracowałem. Tam bym powiedział, te pozytywne nakręcenie jeszcze bardziej gdzieś tam występowało. No i nie zauważyłem, jak tak naprawdę od momentu, pomimo tego, że zarabiałem jakieś pieniądze, to koszty zaczęły je przewyższać, tak? Czyli bym powiedział, tutaj się pojawił jakiś nowy samochód, tutaj się pojawił jakiś miesiąc gorszy, jeden, drugi. No i takie, bym powiedział, podejście okej. Okay. No i tutaj myślę, że akurat wielu przedsiębiorców ma podejście pod tytułem: no dobra, teraz jest źle, ale następnego miesiąca będzie dobrze. Odkuje się. No zresztą gdybyśmy nie mieli takiego podejścia my jako przedsiębiorcy, to pewnie byśmy nigdy biznesu nie prowadzili, no bo nawet teraz zdarzają się miesiące lepsze i gorsze, tak? Tylko wtedy jakby nie wyciągałem z nich wniosków i jakby robiłem to, co nazywam i to, co chyba Einstein nazwał definicją głupoty, czyli to samo i oczekiwałem innych rezultatów. No i to był właśnie taki moment, gdzie przez sporo miesięcy, a później nawet lat, przespałem moment, w którym zacząłem być na minusie, a to był taki okres, w którym w związku z tym, że miałem całkiem sensowne dochody, to też banki i inne instytucje jakby pchały mi pieniądze do kieszeni i jakby wtedy uznawałem to za znak z filmu Sekret, czyli tak naprawdę jak o czymś myślisz, to przyciągasz i że to jest coś dobrego. Jak brakowało mi kilkadziesiąt tysięcy, to dosłownie na drugi dzień dzwoni do mnie bank: wie pan co, wystarczy, że pan na oświadczenie może pan dostać ponad 40. Ja mówię, no co, rewelacja w ogóle, nie ma problemu, teraz wezmę te 40, przecież w perspektywie najbliższego miesiąca, dwóch to zarobię, nie będzie problemu. Oczywiście tak optymistycznie nie było. No i tak krok po kroku tam zacząłem popadać w większe tarapaty. I to bym powiedział, był taki etap jeszcze na poziomie 100-200 tysięcy zadłużenia, czyli jeszcze taki względnie racjonalny, tak? Przynajmniej na to, jaki miałem cash flow, jakie miałem gdzieś tam przychody, obroty. Następnie znowu to był taki jakiś pech trochę, bo związałem się z firmami doradztwa finansowego, w których znowu osiągałem całkiem sensowne wyniki. Jednej nawet pomagałem rozwijać sieć franczyzową i to zaczęło bardzo dobrze funkcjonować, oprócz jakby jednej rzeczy, że przestali płacić faktury. I ja miałem pracowników na głowie. To zresztą żadna tajemnica, można sobie jakby zbadać, jakby wszystkich nie będę podawał, ale tam miałem dosłownie klęskę upadłości, które poznałem od drugiej strony. Pierwsza to była AZ Finanse, następnie Money Expert, tak? Czyli firmy, które były w tamtym okresie znane w pierwszej gdzieś tam szóstce firm doradztwa finansowego w Polsce. I tam no, one finalnie, kolokwialnie mówiąc, się wysypały. No, ja z jednej strony nie uzyskałem bardzo dużych prowizji, wynagrodzeń z miesięcy, które tam się kumulowały, a jednocześnie miałem zatrudnionych pracowników. No, ja od zawsze wychodziłem z takiego założenia, że jednak biorę odpowiedzialność za to, więc ja pracownikom zapłaciłem. I jakby to był dla mnie zawsze priorytet, ale już wtedy pogłębiały się problemy, bo już na przykład ZUS-u nie zapłaciłem, tak? Już jakichś tam kredytów nie zapłaciłem i tak dalej, więc był taki moment, skracając tą historię, gdzie to wszystko się skumulowało, ten taki natłok, bym powiedział, klęsk, do ponad 1,5 miliona złotych i zadłużenia no, we wszystkich instytucjach, które chciały mi dać pieniądze. A co bym powiedział gorsze, bo to z punktu widzenia mentalnego jest o stokroć gorsze, u części znajomych, rodziny i osób, u których takiego zadłużenia mieć nie powinienem. No dobra, to jestem bardzo ciekawy, jak się w takiej sytuacji czułeś, w ogóle jak od strony psychologicznej się można czuć, bo nagle tracisz znajomych, tracisz bliskich, bo trochę można powiedzieć, ich oszukałeś, oni liczą, że oddasz im pieniądze. I w ogóle, no jak w takiej sytuacji się może czuć przedsiębiorca? Jak to było u Ciebie? Bo też, no nie wiem, psychicznie z jednej strony byłeś zbudowany tym właśnie sekretem i wow, wszystko można, a z drugiej strony nagle chyba zacząłeś sobie zdawać sprawę, że nie jest za fajnie, tak? No zdecydowanie tak i to podwójnie jakby pogłębiało to, bo otoczenie też no, widziało, bo z jednej strony wiele osób też nawet nie widziało, co się dzieje wewnątrz, tak? Bo jakby z zewnątrz wyglądałem na osobę, która gdzieś tam ogarnia, jakoś sobie radzi, a jednocześnie ja wiedziałem, jak jest źle, tak? I te takie, bym powiedział, moment wzięcia odpowiedzialności, trochę najpierw samemu sobie powiedzenie: dobra, zawaliłem,
A to jest, wydaje mi się, taki moment klucz trochę, tak? Czyli przestać właśnie zaprzeczać rzeczywistości, bo to tak uważam, no, większość osób, które do nas trafia, to często nie wiem, nie wie, ile ma zadłużenia, przestaje odbierać telefony, przestaje odbierać listy i większość osób, które ma problemy finansowe, przechodzi przez ten taki cykl trochę chowania głowy w piasek i ja ten sam cykl trochę przechodziłem na początku, czyli, bo jak wiesz, że nikt do ciebie nie dzwoni zapytać, co u ciebie, tylko wszyscy dzwonią zapytać, ok, co u ciebie, w sensie, kiedy mi oddasz kasę, no to dzisiaj tak trochę lekko z uśmiechem to mówię, bo już jakby jest to mocno za mną, ale w tamtym okresie to było naprawdę mentalnie arcytrudny okres, tak? Arcytrudny okres, bo nie do końca miałem się na kim, na czym oprzeć, tak? I tutaj bym powiedział takie, i trochę od tej głowy się zaczyna i kończy, bo tak naprawdę ten rozwój osobisty, który mnie do tego wpędził, to trochę taki bardziej świadomy rozwój w zakresie właśnie biznesu, analiz, finansów, prawa i wielu nieruchomości, tak, w które jakby w tamtym czasie też zacząłem się zagłębiać. To ten rozwój osobisty zaczął mnie gdzieś tam powoli z tego wyprowadzać. Także tutaj no, ja dokładnie rozumiem, z czym mierzą się osoby, które dzisiaj mają, obojętnie czy mają właśnie, bo dla jednego 30-40 tysięcy to jest koniec świata, a innego 400 tysięcy, a innego 4 miliony, dla innego 40 milionów. Tak? Tutaj wszystko zależy od... Dla mnie na tamten czas te ponad milion, który miałem, a później to się zrobiło z tego ponad 1,5 miliona z odsetkami i ze wszystkimi innymi rzeczami, to było coś, co jakby nawet na tamten czas nie wiedziałem, co mam z tym zrobić i jak z tego wyjść. Tak? A jestem bardzo ciekawy, czy w ogóle właśnie miałeś jakieś wsparcie najbliższych rodziny, bo jak to się żyje, jak rozumiem, że siedzisz w domu, nagle dostajesz te wezwania, bo miałeś banku, tak? Jakieś są wyroki, no bo nie zapłaciłeś ZUS-u, no to się tak nie da, że jak kolega poczekamy tam, nie? Więc jak to u ciebie wyglądało? To u mnie to wyglądało tak, to tak jak mówię, no, z perspektywy dzisiaj mogę o tym mówić, bo to jest za mną, ale zanim coś jakby odważyłem się w ogóle powiedzieć gdzieś na forum, to sporo czasu musiało minąć, dopóki nie zauważyłem, że to dla kogoś ta moje, bym powiedział, wszystkie głupstwa, które zrobiłem, mogą być taką nutą, bym powiedział, rozwiązania albo jakby inspiracji do tego, że można być głupim w przeszłości, ale wyciągnąć z tego jakieś wnioski, które zrobią z tego jakąś wartość na przyszłość, tak? No i ja cały czas bazowałem na tym zaprzeczeniu, tak bym powiedział, tak? Czyli jakby osoby z takiego mojego najbliższego otoczenia, oni wiedziały, że mamy jakiś, bym powiedział, problem z płynnością, ale jak ja miałem 30 wierzycieli na 1,5 miliona, to tak naprawdę większość mniej więcej wiedziała, że ja może tam koło 50-100 tysięcy mam i tam jakieś lekkie poślizgi. To jeszcze bardziej mnie tłoczyło, bo ja nie chciałem obarczać innych, tak? Bo wiedziałem, że to tylko i wyłącznie były moje decyzje i ja za nie odpowiadam. To ja jestem ciekawy, czy już będąc tak, że masz zadłużenie u bliskich w bankach, czy sięgałeś jeszcze gdzieś dalej, bo mamy różne parabanki, ale też można idąc dalej różnych podejrzane osoby, które chętnie pożyczą pieniądze na różny procent, który później jest praktycznie do spłacenia. Czy ty miałeś do czynienia, może nie nazwę tego z mafią, bo to nie jest może mafia, ale no z ludźmi różnymi, którzy w nieuczciwy sposób pewnie mogą pożyczyć pieniądze. I czy jestem ciekaw, czy ty lub klienci, bo dużo osób jednak gdzieś tak w przeszłości miało takie sytuacje, które różnie się mogły skończyć. No tak, znaczy to miałem. Myślę, że jak ktoś, myślę, że tutaj każdy ma trochę inaczej, ale no ja zdecydowanie miałem taką sytuację, dość mało miałem styczności z firmami pozabankowymi. One tak naprawdę niejednokrotnie mają oprocentowania wyższe niż tak zwane chłopaki z miasta, nie? To też warto tutaj powiedzieć. Ten rynek się na mnie zawsze złości i denerwuje, że ja tam trochę na to psioczę, no ale taka jest rzeczywistość, no jak tam RRSO niejednokrotnie wynosi kilkaset, a nawet widziałem kilka tysięcy procent, no to nawet gangsterzy tyle nie biorą, nie? Tak to niestety wygląda, więc warto na to zwracać uwagę tak swoją drogą.
Także ja jakoś w ogóle tam też to był taki czas, że te chwilówki tak nie rozdawały totalnie pieniędzy, jak to się dzieje w ostatnim czasie. Chyba dobrze. To chyba dobrze, tak? Bo nawet właśnie raz gdzieś poszedłem i nie dostałem i już więcej się nie starałem. Później dostałem właśnie u jakichś tam kolegów, tak? Więc... A z tymi kolegami właśnie jak było później? Czy był, jak się w filmach klasycznie, przejazd w bagażniku, czy udało się spłacić? Nie, to się udało spłacić, ale to tak naprawdę była jedna... Ja ten kapitał tam pewnie oddałem parę razy w międzyczasie tak zwanym. I tutaj ta historia, no ona... Nie chcę jej przekłamywać, bo może nie powinienem w taki sposób opowiadać, ale dla mnie to były oczywiście grabieżcze warunki, ale w perspektywie to tak trochę się nawet znajomy stał, tak? Czyli tak naprawdę, bo na tym rynku wiem, są ludzie, którzy tak naprawdę pożyczają gdzieś pieniądze po to, żeby komuś zabrać nieruchomość, ale też ludzie, którzy pożyczają pieniądze w taki sposób, oni nie pożyczają ich po to, żeby mieć problemy, tak? To co się słyszy, czy widzi gdzieś tam w mediach, to nie wynika z tego, że ktoś tam straszy, tylko to straszenie wynika z tego, że dłużnik się zachowuje irracjonalnie, czyli właśnie się traci, nie odbiera telefonów i tak dalej. No więc tutaj każdy, jak pożycza komuś pieniądze, no to oczekuje ich zwrotu, a jeśli jest jakiś problem, to oczekuje komunikacji, tak? I to tak naprawdę przy takich osobach tyczy się tego samego, więc ja w perspektywie to było dla mnie finansowo bardzo mocne. Miałem tam kilka takich, no tam jakichś ostrzejszych rozmów, ale nie było tak, że jakoś bym powiedział, byłem na skraju zagrożenia życia, bo wiedziałem, że tam te pieniądze spłacać muszę po prostu, tak? Więc, ale słyszałem o sytuacjach, w których no, kończyło się to bardzo, bardzo różnie, tak? Czyli właśnie przyjmowaniem nieruchomości, jakichś tych właśnie słynnych takich właśnie bagażnikach i tym podobnych. Nawet ta osoba, od której te środki pożyczałem, to mi opowiadała, jak jakiegoś człowieka, czy to była prawda, czy nie wiem, przywiozła z zagranicy, tak, bo gdzieś, więc jakby nie było tam straszenia wprost, ale metafora była na tyle dobitna. Czy lepiej spłacić. Wow, no to naprawdę psychicznie myślę, trzeba być mega twardym, żeby się nie załamać i też nie jakby no wytrzymać to wszystko, bo to jest jednak z każdej strony bombardowanie i wiesz, że no gdzieś tych pieniędzy nie ma, tak? No, to jest najgorsze, czyli trochę zakładasz i mówisz, okej, okay, no to zazwyczaj to jest informacja w przyszłym miesiącu, tak? To jest takie najczęstsza odpowiedź osoby, która ma problemy finansowe, bo zakłada, że miesiąc zmieni się, bym powiedział, sytuacja. No i ja tak naprawdę też tymi komunikatami trochę żyłem, wiedząc, że na daną chwilę zazwyczaj ta perspektywa tego, że się nagle wygeneruje x tysięcy złotych, jest mało prawdopodobna. No dobra, jestem bardzo ciekawy, bo zanim jeszcze przejdziemy już do firm, to jak zacząłeś wychodzić? Czyli jesteś na etapie, masz te długi, jest bardzo źle, przychodzą wierzyciele i ty jednak zaczynasz spłacać. To nie ma tak, że nie ma źródła dochodu. Co ty jakby wymyślasz, jak to się u ciebie zaczyna dziać, że zaczynasz krok po kroku wychodzić z tego? Tutaj nie ma takiej, bym powiedział, hollywoodzkiej historii, że był jakiś taki moment oświecenia, w którym ja akurat przeczytałem, zrozumiałem i wszystko zaczęło się odkręcać. Ja nie wiem, w którym momencie to się dokładnie wydarzyło. Mentalnie na pewno był ten taki etap, bym powiedział, w którym zacząłem mieć to, do czego nigdy nie chciałem zmierzać, czyli ta taka mentalność ofiary trochę pod tytułem wszyscy źli, ten mnie oszukał, tamten oszukał, a to ich wina, a ja teraz biedny, nie wiem co mam zrobić. No i musiałem jakby najpierw z tej mentalności wyjść, to na szczęście mi się dość szybko udało pod tytułem okej, dobra, zawaliliśmy, dobra, no długu jest niemało, ale generalnie jeśli byłem sam, wziąłem i tyle pieniędzy gdzieś się rozpłynęło w różny dziwny sposób, to znaczy, że też jestem w stanie je wygenerować. Tak naprawdę to od tego się zaczęło i zacząłem po prostu najpierw od zbierania wszystkich wierzycieli i negocjowania takiego trochę indywidualnego z nimi, tak? Czyli zacząłem w ogóle się z nimi kontaktować, komunikować. I to był też taki moment, bym powiedział, w którym jeszcze nie wiedziałem, że na tej bazie właśnie stworzę później kancelarię, która podobnymi rzeczami, ale skuteczniejszymi będzie się zajmowała, bo na tamten czas nie było w ogóle, tak? Żadnej instytucji,
która by właśnie pomagała osobom zadłużonym. No dobra, i właśnie powstała kancelaria Twój Prawnik 24, która jakby no bardzo sprawnie jakby dzisiaj działa, pomaga i rzeczywiście jest tym miejscem, gdzie można się zwrócić. I chciałem Ciebie zapytać odnośnie firmy, bo przechodząc trochę do tego, czym jest w ogóle, zapytać o tą modną restrukturyzację, uproszczoną restrukturyzację, tak? Czym ona w ogóle jest? Jak kiedy mogę jako firma myśleć o tym? Generalnie to jest rozwiązanie dla przedsiębiorców, tak, którzy są właśnie w szeroko pojętych tarapatach finansowych. Tutaj jakby przeszliśmy tak płynnie do rozwiązań, bo ja też przechodziłem przez branżę, bym powiedział, wiele branż, i finansową, i reklamową, i wellness, i właśnie byłem tym DJ-em i tak dalej. I generalnie to jest rozwiązanie dla kogoś, czyli dla mnie z przeszłości, który miał na poziomie 200-300 tysięcy i więcej, to takie rozwiązanie restrukturyzacyjne byłoby idealne. Tylko wtedy ani nie było tego typu prawa restrukturyzacyjnego, ani tego typu prawa upadłościowego. One były ekstremalnie trudne, więc tutaj jeśli coś dobrego zrobił COVID, to właśnie spowodował, że pojawiły się tego typu rozwiązania, które na chwilę obecną jeszcze są, tak? Bo tak naprawdę no to jednokrotnie u nas, jak coś jest zbyt dobre, to później prawnie zostaje zmieniane, więc tak jak mówię, na czas, kiedy to nagrywamy, to jest i generalnie taka właśnie możliwość uproszczonej restrukturyzacji, która umożliwia w takim bardzo dużym uproszczeniu dogadanie się z wierzycielami, wstrzymanie właśnie egzekucji różnego rodzaju, i z dużym prawdopodobieństwem obniżenie właśnie zadłużenia, czyli to, co potrzebuje zazwyczaj przedsiębiorca, bo przedsiębiorca rzadko szuka rozwiązania, jak to zrobić, bo z tym się kojarzy czasem jakieś oddłużenie w ogóle niepotrzebnie. Znaczy być może ktoś tak robi, ale to nie jest celem, bo większość osób, które do nas przychodzi, nie przychodzi, jak to zrobić, żebym ja nie musiał tego płacić, nie? No chyba, że ktoś rzeczywiście, bo to się też niejednokrotnie zdarza, chce jakieś pieniądze, które w ogóle nie istnieją, tak? Bo tutaj różnego rodzaju fundusze i tym podobne też żerują na niewiedzy, tak? Nawet czasem komornicy, ale generalnie to częściej jest tak, że przychodzi przedsiębiorca i mówi, kurczę, no jest ciężko, bo tutaj była jakaś sytuacja rynkowa, bo COVID, bo choroba, bo kontrahent mnie oszukał. No tych sytuacji można by tam multum wymieniać, dlaczego tak się ktoś ma jakieś tarapaty, no w biznesie tak się po prostu dzieje. No i oni często ten biznes chcą prowadzić dalej i co więcej, jest ku temu perspektywa, tak? A teraz też rynek dla wielu zaczyna być z powrotem wznoszący, nie wiem, dla gastronomii, hotelarstwa i tak dalej, ale jednak cały czas borykają się z tarapatami, tak? I zjadają swój ogon właśnie, biorąc jakieś, nie wiem, drogie finansowania, pożyczając pieniądze, starając się to łatać w jakiś niewłaściwy sposób, a tutaj często właśnie z pomocą, dużo lepszym rozwiązaniem byłaby właśnie taka uproszczona restrukturyzacja, która dałaby oddech na sporo miesięcy do przodu, praktycznie z automatu na cztery, i można się na spokojnie dogadywać z wierzycielami właśnie poprzez takie działania nasze w powiązaniu z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który właśnie tą całą sprawę przeprowadzi tak, żeby ta firma mogła w perspektywie normalnie funkcjonować. To ja jestem bardzo ciekawy, bo to powiedziałeś o firmach, które mają zadłużenie, mają perspektywy, ale no na tą chwilę mają tarapaty, mogą wyjść, ale jest jeszcze druga jakby ta strona medalu, upadłość gospodarcza, czyli już wiemy, że nie ma sensu tego robić, mamy mega zadłużenie. I co wtedy, jak to w ogóle, kiedy zadecydować o takiej upadłości, z czym to się wiąże? Kiedy możemy powiedzieć, że dobra, to już trzeba jednak ją ogłosić, żeby mógł dalej żyć? Tutaj praktycznie w każdej prawie w każdej sytuacji wcześniej niż wtedy, kiedy ktoś do nas jakby przychodzi, tak? Bo zazwyczaj mamy tendencję jako przedsiębiorcy tej właśnie walki do samego końca. Jak już wyczerpiemy wszystkie źródła finansowania, wszędzie pożyczymy pieniądze, zrobimy wszystko, co się da, to dopiero szukamy jakichś innych rozwiązań. Tutaj dałoby się to załatwić dużo łatwiej, czasem może właśnie restrukturyzacją, bo dlatego mimo wszystko częściej kończy się upadłością gospodarczą albo czasem konsumencką, jak już właśnie tą firmę mamy zamkniętą, albo dla części działalności gospodarczych to właśnie rozwiązanie upadłości konsumenckiej z formy takiej prawa będzie tutaj odpowiedniejsze. No to jest dla firm, a także osób, które po prostu po pierwsze mają już zadłużenie, które wiedzą, że nie będą w stanie go spłacić. Po drugie, nie mają właśnie perspektywy na to, żeby wydarzyło się coś, co umożliwi
jego spłatę. Więc wtedy warto by się było pochylić nad właśnie rozwiązaniem w postaci upadłości, które brzmi ekstremalnie groźnie, ale no, począwszy od zagranicy Donalda Trumpa, który ogłaszał upadłości swoich spółek, po tutaj trochę znanych twarzy w Polsce, to jest tak naprawdę upadłość, brzmi trochę tak, że ktoś stara się wykpić z długu, ale tak naprawdę to właśnie jest jedyne rozwiązanie, które umożliwia uporanie się właśnie z takim zadłużeniem, które ja miałem i jakimś cudem wyszedłem z tego w sposób naturalny, ale nie każdy ma takie możliwości, właśnie żeby móc zacząć te życie na nowo, no bo właśnie to o to chodzi, żeby ta osoba mogła wrócić na rynek pracy, a nie funkcjonować, a zazwyczaj tak to się dzieje w szarej strefie, tak? Takich ludzi jest ogrom, tego na to nawet nie ma pewnie statystyk, ale to często nawet przedsiębiorstwa, często na żonę prowadzone, na kogoś, to zazwyczaj jest tak, że ta druga strona po prostu już tak popłynęła i nie wie co z tym zrobić i po prostu już wskazuje się na życie niejednokrotnie, na zawsze, a takie to... Koczownicze trochę, tak, nie? Dokładnie. Wiesz co, jestem bardzo ciekawy, bo powiedziałeś, że jakby i masz kancelarię, która już pomogła, z tego co wiem, ponad 14 tysięcy osobom, więc wiele firm się zgłasza, ale jak będą oglądali nasi widzowie, chciałem Cię też zapytać, jak duże są koszty związane z takim procesem, który przychodzimy do Ciebie? Bo rozumiem, że z jednej strony firmy, które przychodzą, nie mają tych pieniędzy, nie? I teraz jak to wygląda u Ciebie? Nie mam pieniędzy, potrzebuję porady. Jak to można zrobić? Tutaj rozwiązań jest kilka. Z jednej strony, no to rzeczywiście to nie są rozwiązania, które, nie wiem, finansuje państwo albo ktokolwiek. No, my jesteśmy kancelarią, która pomaga, ale musimy też opłacać prawników, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych i cały sztab naszych specjalistów i osób właśnie przedsiębiorczych, które pomagają tym przedsiębiorcom ułożyć strategię i to wszystko przeprowadzić. Więc tak naprawdę tutaj koszt jest bardzo różny, tak? Bo to czasem wystarczy przygotować jakieś być może pismo, jakieś porozumienie, cokolwiek, co będzie tak naprawdę rzędu być może kilkuset złotych. A jak już trzeba będzie przeprowadzić jakieś postępowanie restrukturyzacyjne, no to bardziej tysiące albo dziesiątki tysięcy złotych, tak? No i tutaj tak naprawdę inaczej to będzie wyglądało dla firmy, która ma 200-300 tysięcy zadłużenia i kilku wierzycieli, a inaczej dla firmy, która ma kilkanaście, kilkadziesiąt milionów zadłużenia, mnóstwo wierzycieli i skomplikowane gdzieś tam zależności. Ale jest to realne i jak rzeczywiście mamy od małych firm długów, też mogą się zgłaszać i nie są to koszty nie do przejścia, więc to jest fajne. I co chciałem napomnieć, bo wiem, że mamy niespodziankę dla naszych widzów, jakbyś mógł powiedzieć o tym właśnie dla takich, którzy mają problemy. Tak, to jest, no my też cały czas się zastanawiamy, ja też dlatego często wracam do tej historii swojej i myślę sobie, co można by zrobić więcej, żeby jednak ludzie nie bali się korzystać z usług kancelarii, nie bali się skorzystać z pomocy, bo czasem taka inna perspektywa osoby, która zna się na temacie, no nagle szybkie doradztwo powoduje, że mówimy, kurczę, rzeczywiście, tak? Bo to nie zawsze musi być od razu jakieś radykalne postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne. Czasem wystarczy tam kilka jakby prostych rzeczy zrobić i ten po prostu nasz biznes czy nasze życie finansowe ułożyć. No i dlatego właśnie to o to pytasz, no to ta taka niespodzianka to jest to, że tą taką pierwszą konsultację na chwilę obecną przeprowadzimy całkowicie za darmo, tak? Czyli ta pierwsza konsultacja to jest taka przeanalizowanie sytuacji włącznie z takimi pierwszymi sugestiami, co można by i jakie są możliwości, tak? Czyli nie przeprowadzimy całego postępowania, ale generalnie osoba do nas się zgłaszająca będzie miała obraz tego, jakie są możliwości. Czy tak naprawdę tutaj wystarczy rzeczywiście przygotować pismo, czy to jest już etap, w którym trzeba by przeprowadzić upadłość, czy przeprowadzić restrukturyzację, czy być może jakieś inne postępowanie, bo też są postępowania takie, w których jest możliwość na przykład zachowania majątku w ogóle, tak? Czyli tak naprawdę, bo upadłość nie musi się równać od razu w dużym uproszczeniu zerowanie wszystkiego, bo to się nie dziwię, że jak ktoś ma właśnie swoje mieszkanie czy dom, na które pracował całe życie, to chciałby zrobić wszystko, żeby to w jakimś stopniu zatrzymać. I takie rozwiązania całkowicie zgodne z prawem też istnieją. No i tak naprawdę dlatego po takiej właśnie
przejściu przez ten temat, no to będzie osoba do nas się zgłaszająca dokładnie wiedziała, co można z tym zrobić, tak? Więc dostanie właśnie do wsparcia i naszych specjalistów prawnych, którzy właśnie bardzo dobrze podchodzą do strategii, finansów, prawa. A dodatkowo mamy w swoich strukturach ponad 80 specjalistów, jeśli chodzi o właśnie prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców restrukturyzacyjnych i tak dalej, również księgowych, doradców podatkowych, którzy jeśli właśnie jest potrzeba w danej sytuacji, to już indywidualnie podchodzą do tematu, bo no, totalnie każda sytuacja jest inna, tak? Czasem właśnie ktoś się zgłasza, kontrahent mi nie zapłacił, albo tamta firma jest mi winna 100 tysięcy, co możemy z tym zrobić? A częściej jest tak, kurczę, walczę już wiele miesięcy, a na ten moment mam tyle i tyle zadłużenia, a rodzina nie wie, kontrahenci mnie dociskają, windykacja dzwoni, za chwilę komornik mi zajmie konto albo już mi zajął, no i co ja mogę z tym zrobić? No więc tutaj skrajnie różne rozwiązania są i co ciekawe, ich jest naprawdę ogromnie dużo. Tak? To jak ja wychodziłem w jakiś taki swój dziwny sposób, to nawet nieprawdopodobnie, na 100% bym to zrobił dużo, dużo szybciej, a nie tak jak mi to zajęło no, wiele lat, nie wiem, 7 tak naprawdę. To jestem bardzo ciekawy właśnie, jak już wspomniałeś, jak możemy budować taką strategię z wyjścia z długów, a drugie, czy masz taką ciekawą historię z perspektywy klientów, może coś, co utkwiło Ci w głowie, było, nie wiem, tak wyjątkowa, że do dzisiaj ją pamiętasz. To właśnie strategię się buduje na bazie najpierw odpowiedniego zrozumienia, tak? My mamy tak na ścianach naszych oddziałów, które właśnie, jak wspomniałeś, są w wielu miejscach w Polsce już na ten moment, takie hasło: słuchać, by usłyszeć, usłyszeć, by zrozumieć, zrozumieć, by zmienić. I to, jak się tak głębiej nad tym zastanowimy, to jest trochę, ma nawet nie trochę, ale taka główna kwintesencja naszej firmy, tak? Bo tutaj właśnie nie jest wystarczające pójście do osoby, która się specjalizuje, nie wiem, tylko i wyłącznie w prawie upadłościowym, bo tutaj w sytuacjach problemów finansowych istotna jest ta szersza perspektywa, tak? I ta szersza perspektywa powoduje, że wtedy możemy na to popatrzeć, zastanowić się, ok, prowadzisz działalność gospodarczą, może warto rozważyć spółkę z o.o., tak? Być może warto w ogóle Twoją firmę w jakimś stopniu rozdzielić, bo jakby większość przedsiębiorców robi podobne, bym powiedział, to nie zawsze są błędy, ale jeśli mówimy o zagrożeniach, no to często one bywają takimi, czyli właśnie prowadzenie na jednoosobowych działalnościach firm, które bardzo mocno się rozrosły, tak? Czyli duże ryzyko, odpowiedzialność całym majątkiem, brak rozdzielności majątkowej, czyli w tym momencie gdzieś drugą połówkę, obojętnie, bo czasem prowadzi biznes kobieta, a coraz częściej nawet, czasem mężczyzna i w tym momencie, kiedy nam się gdzieś tam noga podwinie, to ciągniemy też swoją drugą połówkę, a czasem i pół rodziny za sobą, bo wszyscy nam poręczali jakieś tam różnego rodzaju rzeczy. Tak? To są takie elementy, żeby na nas kluczem jest rozdzielenie jakby życia prywatnego od biznesu i również oddzielenie, jakby jeśli mówimy o kwestii długów, to właśnie oddzielenie długów od człowieka. Tak? To jest jakby ekstremalnie trudne i to tak trochę fajnie brzmi. Ja wiem, że jak będąc w tych długach, to jest mega trudne, ale ja w pewnym momencie jakby też wyszedłem, bym powiedział, z tematu, ok, no jestem dłużnikiem, ale to nie znaczy, że jestem najgłupszy na świecie. Parę rzeczy udało mi się jednak zrobić, więc ok, mam długi, to jest jakby jedna kubka i się zastanawiam, jak to zrobić, a z drugiej strony ja zarabiam pieniądze, no i wtedy to też był mój tor, czyli tak naprawdę wyjście z działalności jednoosobowej. Tam miałem na tym komorników i wszystkich wierzycieli, przejście na spółkę z o.o., a odpowiednie tego ułożenie, żeby była możliwość zarabiania pieniędzy i to nie po to, żeby tak naprawdę ich wszystkich olać, tylko właśnie dlatego dzisiaj takim dość dużym spokojem mogę o tym mówić, bo nie ma osoby, która może, albo instytucji, która może napisać, on mi nie oddał pieniędzy, tak? Bo generalnie to wszystko się wydarzyło i to jest taki dość duży komfort. A z tym historią klientów, czy był jakiś klient, który coś miał naprawdę, albo jakieś zadłużenie, albo coś, co Ci utkwiło w pamięci? Zresztą tych historii jest masę, więc i tych historii, w których łza się wokół kręci, tak, gdzie matka, która i też zwaliło się wszystko na głowę, najpierw mąż ją zostawił, później dziecko okazało się, że ma być może nieuleczalną chorobę, nie wiadomo, czy przeżyje, więc praktycznie zostawia z dnia na dzień całą firmę, zaczyna popadać wielotysięczne długi.
przychodzi do nas, ona płacze, właściwie my płaczemy, ale na samym końcu wychodzi z tego niesamowity finał, w którym jakby ona dziękuje, a my jakby czujemy jakby sens w tym, co robimy. Po takie sytuacje biznesowe, gdzie właśnie to, co wspominałem, że często nie liczymy, gdzie przychodzi przedsiębiorca, najpierw mówi, czy mu załatwimy kredyt. My mówimy, że to już nie jest ten czas, powinienem zrobić co innego. Przychodzi pół roku później osoba z branży budowlanej i ma już kilkaset tysięcy więcej zadłużenia i mówi, no nie, już tego nie udźwignę, rzeczywiście zróbmy to, co sugerowaliście wcześniej. Zaczynamy jakby zbierać właśnie informacje od niego. Jednym z głównych pytań jest, ile masz zadłużenia? On mówi, no tak między milion a półtorej. Po czym po trzech tygodniach przechodzenia przez jego dokumentację pytam właśnie moich ludzi, ok, jak to tam wygląda? Oni mówią, no zgadnij, ile jest. Ja mówię, no nie wiem, 1,5 miliona? A oni mówią, no nie, wyszło 4,8, tak? Więc to jest takie też jakby brak, bym powiedział, bieżącej analizy finansów w firmie, które z jednej strony powinien robić przedsiębiorca z księgową, więc to też taka historia, w której finalnie musieliśmy to przedsiębiorstwo wyzerować, tak? I już dzisiaj zaczyna on działać sobie całkowicie na nowo z czystą kartą. Fajnie, że się udaje. Takie było bardzo budujące, że ludzie rzeczywiście wychodzą. Ja mam też takie pytanie trochę od widza. Czy też masz jakąś regułę, jak od razu zacząć się zabezpieczać naprzód, czyli jeszcze zanim popadniemy w długi, zanim przyjdziemy do Was? Czy możemy nawet przyjść do Was trochę wcześniej? To oznacza, że mam pytanie od widza, że na przykład małżeństwo chce budować jakieś pensjonaty nad przykład morzem, jeziorem i nie mają żadnej wiedzy na temat bycia przedsiębiorcą, czy od razu spółka, ale też nie mają rozdzielności, nie chcą za bardzo się dzielić, bo czasami to jest tak, sobie mówię, przepiszę na żonę, żona odejdzie i zostanę z niczym, tak? I nie wiem, czy padnie mi firma, czy mi żona zostawi, jak wszystko dam, tak trochę kolokwialnie. Czy jak Ty byś doradził właśnie taką sytuację? Czy można zawczasu myśleć i się zabezpieczać na wypadek takiego, tej przyszłości, która... Generalnie im wcześniej, tym łatwiej i lepiej, tak? Czyli generalnie właśnie to trochę jak takie ubezpieczenie. To dopiero staramy się promować w Polsce, bo tego typu podejścia praktycznie nie ma. Z tego korzystają tylko dzisiaj wielkie firmy, korporacje, które rzeczywiście mają to porozdzielane. A tak naprawdę to właśnie w szczególności powinni z tego korzystać mikro, mali przedsiębiorcy właśnie na jednoosobowych działalnościach gospodarczych, prowadzący jakieś małe spółki, czy jakieś spółki cywilne, czy jakieś różne inne formy prowadzenia działalności, bo wtedy można dopiero się zastanowić, jak to ułożyć. Nie ma tutaj znowu jednej drogi, bo jakbym dzisiaj powiedział, trzeba zrobić to i to, No to na pewno to dla wszystkich nie będzie spójne, tak? I jakby przez przypadek, jeśli ktoś by to zrobił, to mógłby sobie zrobić jakby krzywdę, bo być może w ogóle w jego sytuacji to nie ma znaczenia. No to takie najprostsze to jest to, o czym wspominałem. Z jednej strony to jest mentalnie często w związkach najtrudniejsze, czyli żeby jednak ta rozdzielność gdzieś tam zafunkcjonowała. Tutaj czasem mąż nie chce, często jednak żona, no ale to ty mnie nie kochasz, albo chcesz mnie zostawić, albo co, tak? Więc to jakby tutaj trzeba drugiej stronie wytłumaczyć, że tutaj chodzi po prostu o nasze bezpieczeństwo finansowe, więc to jest jakby taki krok, który zazwyczaj jest całkiem zasadny. Drugi to jedną z lepszych form prowadzenia firmy jest spółka z o.o., więc tutaj znowu odpowiednie ułożenie, kto powinien być, jak powinny być udziały, kto, jak, no to też trzeba podejść do tego indywidualnie, w zależności od tego, jaka branża, kto i tak dalej. Dzisiaj stosunkowo za niewielkie pieniądze da się to i założyć, i nawet prowadzić, jak to nie jest jakieś wielkie przedsiębiorstwo, więc ja zachęcam, mamy też właśnie specjalistów od podatków, którzy wtedy doradzą, co można tutaj w takich sytuacjach zrobić. Czy coś jeszcze? No tak naprawdę to lampka ogólnie pod kątem tego, że pojawia się już jakieś zadłużenie, z którym sobie nie radzimy, to powinien być moment, w którym czerpiemy z jakiejś konsultacji właśnie, tak? Czyli moment, w którym jest już ta pierwsza rata niezapłacona, to jest ten moment, kiedy powinno nam się najpóźniej zapalić, dobra, zastanówmy się, bo wtedy mamy jeszcze naprawdę pełne spektrum możliwości, żeby to zabezpieczać, a moment, w którym już zazwyczaj jest, zapłaciłem ostatnią złotówkę, nie mam nic, nie mam perspektyw na dochód, to już jest bardzo późno. Znowu nie ma sytuacji bez wyjścia, ale im dalej w las, tym jakby trudniej wtedy z tego wyjść. Ja bym się jeszcze zapytał, prawie kończąc,
Co ty w ogóle doradziłbyś jakby takim osobom, które myślą o założeniu w ogóle biznesu? Bo mówi się, że 9 na 10 startupów upada i tak dalej. Czy masz taką jakąś radę, jak ty to z perspektywy mógłbyś doradzić tym osobom? Ja często odpowiadam jednym zdaniem, warto rozważyć model franczyzowy. Niekoniecznie nasz, bo tak naprawdę tutaj u nas mógłby być problem, bo tak jak mówię, my tutaj bardzo, bardzo mocno wybieramy osoby, z którymi pracujemy. Mieć kompetencje. Trzeba mieć, nie trzeba być prawnikiem, mieć wykształcenie prawnego, ale trzeba mieć już jakieś doświadczenie biznesowe i parę innych, ale generalnie, czyli tak naprawdę franczyzę, czyli sprawdzony model biznesowy. Taki, którym być może możemy skorzystać, więc rozważyłbym taką rzecz. Niekoniecznie bym rozważał tak, jak ja zaczynałem, że ja bardzo mało gdzieś tam pracowałem z kimś i praktycznie w ogóle na etacie i od razu przechodziłem na własną firmę i przez wszystkie jakby błędy musiałem przechodzić sam. Nie miałem takiej perspektywy, żeby zobaczyć, zaczerpnąć właśnie trochę z boku, co jakby działa, co jest fajne, co jest niefajne. Tak naprawdę bardzo szybko rzuciłem się na głęboką wodę, no i tak trochę się utopiłem, tak? Te 1,5 miliona i później wyjście, więc można było to zrobić mądrzej, tak? No i tutaj no ja wiem, że dzisiaj tym bardziej te nowe startupy, gdzie to młode osoby tworzą, to one też są mocno niecierpliwe, więc myślę, że ten moje doradztwo do nich i tak nie trafi, ale ja dzisiaj z perspektywy czasu pewnie tak bym zrobił. No i jak najpóźniej starajcie się korzystać z finansowania takiego bankowego podobnego, nie? To już lepiej wziąć właśnie jakiegoś inwestora, który w tym momencie nie tylko da wam kasę, ale wesprze właśnie merytorycznie. To była największa wartość, tak? Czyli okej, bo nigdy nikt nie wie wszystkiego. Ja nie wiem wszystkiego o swojej firmie, dlatego mam szereg konsultantów, doradców, menadżerów w firmie, którzy w wielu elementach są lepsi ode mnie. No i tutaj jak zaczynamy zazwyczaj w pojedynkę czy dwie, trzy osoby i tak brakuje nam ogromu kompetencji. Szukajmy po prostu takich osób, które mogą nam ich dostarczyć. Korzystajmy z firm, które je mają, takie, które potrzebujemy. No i chyba tyle. No dobra, a prawie kończąc, czy jest jakaś książka, którą poleciłbyś naszym widzom? To jest też standardowe pytanie. Książek jest dużo wartościowych. Ja tak naprawdę cały czas albo coś czytam, a częściej ostatnio słucham, bo dużo jestem gdzieś tam w samochodzie, w trasie. Ale taka, która trochę zmienia perspektywę, to jest książka, której nie pamiętam autorów, ale nazywa się, po polsku się pisze Rework. Tak, czyli Rework, tak? Tak się będzie to chyba właściwie nazywało i ona pokazuje taką trochę inną perspektywę też na budowanie biznesu, czyli że niekoniecznie najlepszy biznes to jest taki, który zatrudnia setki pracowników, bo w aktualnym świecie bym powiedział informatyzacji, outsourcingu, być może można to mieć dużo bardziej dochodowy biznes, niekoniecznie zatrudniając 1000 osób, tak? I tam jest dużo takich, bym powiedział, przedefiniowania trochę standardowego podejścia do biznesu, z którym biznes nam się normalnie kojarzy. I jeśli mówimy właśnie o prowadzeniu firmy, działalności, to obojętnie czy już ją prowadzimy, czy dopiero zamierzamy ją założyć, to ja uważam, że to jest jedna z takich ciekawszych pozycji. Super. I czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? Jeśli chodzi o temat zadłużeń, no to po pierwsze, że zawsze jest wyjście z długów, a niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, ile ich mamy, gdzie mamy zadłużenie, to zawsze jest wyjście. Pytanie tylko, jak ono będzie trudne, a czasem może nie aż tak. No generalnie to zawsze będzie wymagające, więc trochę poświęcenie będzie nas to kosztowało, ale to rozwiązanie zawsze jest, więc tutaj to jest jedna rzecz. A pod kątem ogólnie prowadzenia działalności, no to żeby wcześniej reagować na pojawiające się sytuacje, tak? Czyli wcześniej znaleźć fachowca księgowego czy doradcę podatkowego i z nim usiąść, wcześniej znaleźć odpowiedniego prawnika, adwokata, tak samo jak wcześniej warto iść do dentysty niż jak ząb nas boli, więc dokładnie takie bym powiedział zasady się tyczą właśnie prowadzenia firmy, które, a zazwyczaj te najprostsze są najtrudniejsze do zastosowania. No wiesz, to ja Ci bardzo gratuluję. Przede wszystkim bardzo miło się słuchać historii, która rzeczywiście zaczęła się dramatycznie i tak starałem się wyobrazić, a udało Ci się jakby rzeczywiście wyjść z ogromnego długu, dla wielu no nie do przeskoczenia i teraz no robisz wielkie rzeczy de facto, bo pomagasz innym, żeby też
trochę skrócić cierpienie, bo to nie tylko pieniądze, znajomi, ale też nasza psychika, zdrowie i tak naprawdę, które jest bezcenne, więc no, cieszę się, że mogliśmy porozmawiać. Myślę, że bardzo cenna wiedza. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że też skorzystają widzowie z porad i też będą mogli szybciej z tych długów wychodzić, więc też wszystkiego dobrego od nas. Tak, także ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, my pewnie, bo coś wspominaliśmy o tej bezpłatnej konsultacji, więc pewnie przygotujemy jakiś link właśnie dedykowany tutaj dla osób, które oglądają, i jeśli będzie taka potrzeba i chęć z drugiej strony, no to my wyciągamy rękę tutaj, żeby pomóc, żeby porozmawiać, żeby znaleźć jak najlepsze rozwiązania. Także mam nadzieję, że gdzieś jakaś tam informacja dla kogoś z tego dzisiejszego spotkania będzie płynęła, także dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Miło było się. Dziękuję.